No hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Tak, tutaj Hanta. I hej, ostatnio na kanale był tylko Wiedźmin. Przez chwilę był sam Wiedźmin, później udało mi się w końcu zakończyć Devil May Cry, natomiast absolutnie nie było od bardzo dawna ani Dooma, ani Homefronta i właśnie będziemy to naprawiać, właśnie dlatego, że Devil May Cry jest zakończone. W tym momencie po prostu siadam i nagrywam tyle Homefronta, ile mi się uda. Innym razem po prostu jak będę miał czas, to siądę i nagram Dooma i po prostu to jakoś tam na pewno na kanale zacznie z powrotem funkcjonować, zaczną te dwie gry. I oczywiście Wiedźmina po prostu staram się tak, żeby codziennie jeden odcinek Wiedźmina był. Co prawda dwa dni mi się zdarzyły puste, ale to dlatego, że no w jeden dzień po prostu zapomniałem, a w drugi dzień no to nie udało się po prostu z przyczyn technicznych go puścić, no ale mniejsze z tym. Wiedźmin będzie, wraca Homefront, za niedługo też wróci Doom, także o to się nie martwcie. Ni cholery nie pamiętam, nie no pamiętam co tu było. Byliśmy u tej naszej koleżanki i teraz tak, mamy znaleźć trzy szperacze, zlikwidować je, tak, i dostarczyć tej dziewczynie. Wszystko spoko, tylko żebym jeszcze wiedział co to są kurwa szperacze. Dobra, to nie. Crawford, jeśli zapędzam, to jesteś znany na siebie, nie zdołam ci pomóc, jestem zbyt ważny na ruch oporu. A tak, to wiem. Czemu tutaj wiadomość od Mursa się nie chce... No nie chce się... Czasem te wiadomości się zaczynają. 121 godzin temu, no super. No tak, dziennik. Co ja mam właściwie... Czekajcie, jak się to odpala? O, to jest okej, okay, to jest telefon. Tak, to jest telefon. No, dziennik misji, no właśnie o to mi chodziło. Przynieś header części dronu, by mogła zbadać technologię Kali i opracować metodę zmiany mózgu Goliata. Tak, dostarczyliśmy jej mózg Goliata, tego takiego gigantycznego robota. Natomiast póki co ona nie chce eksperymentować na tym mózgu elektronicznym, więc musimy dostarczyć jej jakieś mniejsze. Patrolujące szperacze, zniszczyć i złupić. Przypuszczam, że szperacze to jest to, nie? Że to przede mną to jest szperacz. Ocal cywila. Trudno, na razie musimy nie ocalać cywila. Na razie musimy sobie spróbować zrobić tak. No właśnie. Czy ktoś się skapnął? Nikt się nie skapnął. Teraz jak się chowa broń? Chyba zerem się chowało broń. O właśnie. Papalapalapapam. Nic się tu nie dzieje. O, shit. Dlaczego oni mnie ten? Czyżby mnie rozpoznali? Oh shit! Nie jest zbyt dobrze. Nie wyszło to idealnie. Dobra, tamten uciekł. Oh shit, cały oddział tam idzie. No nie jest zbyt dobrze. Musimy się w takim razie wycofać. Totalnie. Ej! Wow! Zawiesiłem się! Dobra, mogę iść. A, tu nie wejdę. Schowajmy broń. To przede wszystkim. Musimy stąd uciec. Ten obszar wcale nie jest taki duży, jakby mi się wydawało. I tutaj mamy taki coś, co nam pokazuje, hej, tu się możesz ukryć. No i poczekamy, aż nam poziom wykrycia spadnie. Teoretycznie już. Teoretycznie już, dobrze. Żebrak jakiś tutaj widzę. A ją możemy dać 10 dolców. A, proszę cię bardzo, dajmy mu. Serce i umysł, no właśnie, to się nam tutaj powiększy percentaż. Tylko tak, ja tu sobie normalnie szedłem i nagle jakiś... To ta kamera mnie wykryła! Taki... A nie, tu jest następny... Fuck you! Oh, fuck you, naprawdę. Dobra. Nie udało mi się tego zrobić, tak? Cholera jasna. Czekajcie, schowaj mi broń. Musimy znowu stąd uciec. Tak to nam nic nie da. Musimy... Oh shit, tutaj też nam to nic... O, makarena! No to się wpakowałem, że tak powiem, troszeczkę. Ale jakbym tutaj szybko przeszedł? Myślę, że mogą mnie nie wykryć, jak będę bardzo po cichu. Tak bardzo, bardzo po cichu. Nie ruszajmy się.
Pytanie, czy jest jakiś mechanizm obronny, że on... No, patrzy na mnie. Żeby, wiecie, otwieranie, na przykład wciągamy go do... Zabijamy go i wciągamy do środka. Tak jak w Asasynie. To było dobre. No i teraz dupa, bo oni tutaj przybiegli pod samego... Pod sam ten kontener. Stoją mi teraz u wylotu. Jednego i drugiego, ale dobra. Poszli sobie. Na szybko, żeby mnie kamera nie rozpoznała. Trzeba pamiętać o tej zasadzie, o której ja cały czas nie pamiętam, czyli utrzymywać dystans i mieć zawsze między sobą a innym ziomeczkiem w, mieć jedną osobę. Co mnie tu wtedy wzięło i... On sobie tu idzie... Dobra, to jest mele, jakby co. Spoko, spoko, możecie nie chcieć, ale ja wam ten opór tu i tak przyniosę. I tam właśnie się otworzyło i dupa, ale spoko, zebrałem sobie. Brady, those look like decent components. I can definitely work with those, but I still need a few more. Keep going. You almost have everything I need. Tam właśnie idzie jeden ziomeczek. Żeby się zatrzymał, nie mogę tu przejść. No cholera, jasna. Upsi! Nadzieję, że mnie... Siema! Dobra. Nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. Gość załatwiony. Musimy znaleźć jeszcze jednego szperacza. Teoretycznie możemy w ogóle przejść na drugą stronę tego całego miejsca, tylko że to jest troszeczkę średnio bezpieczne sobie tam przejść i to jest lekko denerwujące. A to coś tu możemy zrobić i serca i umysły uruchomić tym ludziom. Musimy chyba sobie troszeczkę połazić. O, tu jest gdzieś radio na przykład. To też jest pomysł, żeby coś zrobić. No i gdzie dalej? Już sobie tak powchodziłem. No to wygląda, jakbym miał, nie wiem, gdzieś przeskoczyć tam, kurczę, czy... to ciekawe, po prostu mogę wbić do budynku przez, to, że rozwaliłem okno. Ciekawe. Okej, okay, no i wyszliśmy właściwie z budynku. Już mnie Jezusem nazywają, też dobre, no niby... Niby coś tam zacząłem robić, ale... O! Czyżby to był szperacz? Fucking hell. Co jest? No kurde, zabijaj go! No, w końcu, dobra. A, zaraz się tu zbiegną. Wow, co to się tak dzieje? Dobra, dobra, dobra. Czyżbym nie widział? Jak zabiję tego gościa, to będę mógł się schować, nie? Ups, a, to spadł na dół. Dobra, teraz mogę się tu schować, zanim przyjdą następni. Dobra, okej, okay. Coś się udało zrobić, to na pewno. Niech to spadnie. I tutaj mamy właśnie to, to miejscówę, gdzie będzie można... O, tutaj też można serce i umysł uruchomić. Można będzie sobie tutaj... O, tu nie żyje kolo. Można będzie tam wbić i tam są... Tam był pisarz, który pisał o brutalności Kal, tak? Tam jakiś dziennikarz bardziej chyba. Czyli Koreańców. Czyli przydałoby się wbić do jego mieszkania. Myślałem, że niebieskie to coś oznacza, ale chyba nie do końca. O właśnie, wpadniemy jeszcze między tekstury i będzie śmiesznie. Tu jest jakieś normalnie tegesy są. Okna zabite dechami, no i da się. I tam też się da wejść ogólnie. Strzałka jakaś tu jest. Co oznacza zła strzałka? Nie wiem, ale tu mogę wejść, to na pewno. Więc przeszukajmy sobie tą miejscówę. Miś! Koktajl Mołotowa w miś... Aha! Faktycznie to są te misie, które można ustawić. Ja jeszcze takich nie mam, jakby chyba wykupionych, ale widzę, że mogę je zebrać. To ciekawe.
Tranzystory, tranzystory. O, butelka jest ze świeczką, jeszcze płonie ta świeczka, też nieźle. Czy wy to widzicie? Ten ogień tam sobie płonie. Jeszcze ten się odnosi. Jak wiem, że to może nie być widać na YouTubie. Jest bardzo taki mało widoczny, ale ten kamyczek, co jest tuż nad płomieniem, na nim dobrze widać dym. Po prostu dym się unosi z tej świeczki. Boże, jak tu dbali naprawdę o detale w tej grze, to jest niesamowite. Dobra, tu gdzieś ma być radio jeszcze. Tu jest radio. Dobra, spoko. O, wróćmy. Wróćmy sobie zatem tutaj. O, właśnie. I to ma być to mieszkanie, tak? Jakieś materiały, może propagandowe albo coś. Mieszkanie dziennikarza. Aha! Czyli to jest... jako ten, dobra. Jako bezpieczną strefę mogliśmy to ustawić, też fajnie. Będziemy mieli taki mały... O! Mały fragment. Wpis do dziennika. Dobra. Okej, tutaj jest jakiś tam dziennik. Jeżeli chcecie, to sobie zatrzymajcie. Ja wam już pokażę właśnie, co w tym dzienniku jest. Fajnie, żeby ten Philly Alpha zniknął. Bo nie widać, co tam jest na dole napisane. Ja widzę, że jest średnio, co? Jaki kurde ten, jakie graffiti tu jest zajebiste. Dobrze widać, jak nie ma latarki. Dobra, sprzedaj niepotrzebne. To zawsze hajs. Na razie chyba nic nam nie jest więcej potrzebne. Apteczka, to się może przydać. No i się noc już zrobiła, ale okej. W tym momencie tak, mamy bezpieczną strefę. Możemy iść oddać header te muski. Tędy nie przejdę, nie? To jest jak się... No kurwa, przepuść mnie, chłopie, no Jezus Maria. Stanął mi na drodze i... wow, co ty robisz? Nie wiem, no idę. Oj, Jezus Maria, ta twarz. Masa... O Jezu, nie. Że tak powiem... No kurwa, po prostu nie. Tu nie ma, że tak powiem. Po prostu nie. W żadnym kurwa wypadku. Moje maniery odeszły razem z życiem moich przyjaciół. Dziękuję. Dzięki. Dobra, możemy wejść do niej, do środka. I tu gdzieś w dusie schodziło, nie? No dobra. Hello. O, tu jesteś, dobra. Cześć, siema. A, musimy z nią pogadać, no tak. Tu jestem. Mhm. Spoko. I jak długo muszę czekać? Bo to mam nadzieję, że to nie będzie... O! Teraz... Znajdź pierwsze, wróć do header. Dobra, misja ukończona. Brady, it's Crawford. I have news on the Goliaths, but there's been a complication. Jak myślałem. I'm sending my apartment location to your phone. Come over as soon as possible. Mhm. Demaskator. Dziękuję ci bardzo, stary, że mi tak otwierasz ten. A, tu można się przespać, ale to nie jest mi potrzebne. Czy ja mam jakieś właśnie, kurczę, ten... Made in Korea, burned in the USA. Okej. To można sobie otworzyć, też miło. Pozbieramy wszystko, co możemy, nie? E-mail do header. Znowu mam jakiś dziennik. Całusy mama, o! Od mamy całusy dostała. Jak ktoś chciał, to sobie przeczytał na pewno. Patrzę, czy tutaj coś jeszcze. Ten niepotrzebny przedmiot, jeden możemy sprzedać. Dobra, resztę myślę, że wszystko mamy. Dziennik chciałem sobie... Nie, M to jest mapa. Jak się otwiera telefon? Chyba V. O, właśnie. I dziennik misji. Czy ja mam jakieś zlecenia? Mam jakieś zlecenia. Zlecenia Burnet. Mur, ale... Gdzie to jest tak naprawdę? Chyba w innej strefie, więc po prostu
Tak, ciężkim oddziałom, wyrzutnią dronów. Tak, to już pamiętam, w tej czerwonej poprzedniej strefie. Ja to wywalę po prostu wszystko i wezmę sobie zlecenia z tej strefy. No, w nożu przez to, że nigdy nie skończyło mu się amunicja. Oszczędzaj naboju i usiecz paru korasów. Dobra, czyli nożykiem. Wyciuczyć czasu to podstawę, jeśli dowiemy się, jak wyglądają zmiany strażników, będziemy mogli lepiej zaplanować ataki. 10 eliminacji nożem. Tu będzie harmonogram zmian. Rozumiem, że jakieś zdjęcia trzeba będzie znowu robić. Wejdzie to, tak. Identyfikuj strażników kal przed wejściem 6. Chyba wiem gdzie nawet. Nie mamy dronów, ale możemy zwrócić drony wroga przeciwko im. Spróbuj. Nigdy nie ufał jej SI, sztucznej inteligencji. AI wolę po prostu skrót, bo każdy wie o co chodzi. Zabij członka kal z hakowanym konwojem pancerzonym. To chyba na razie... A nie, mogę konwojem pancerzonym. Dobra, faktycznie, dobra. To już wiem, na czym polegają misje. Natomiast my sobie... Jak się odpala... Jakoś się odpalało te misje, już nie wiem jak. Ale nieważne. Palmy sobie oczywiście... tą misję. Główną. Kogoś tam kopnął. Ocal cywila. A możemy zrobić na przykład tak. I nikt się nie skapnął. I to przed samym wejściem do tego mieszkania. Bardzo ładnie. Idealnie po prostu. Bardziej oczywistego dowodu nie może być. Takie, ej, to jest ciało naszego gościa przed tym mieszkaniem. Pewnie w tym mieszkaniu coś się stało, nie? No musimy przeszukać ten budynek. Nie, na pewno nie. Na pewno tam nie wszedł. Ocal... Oj, teraz mam dopiero to ocal cywilny, no tak. Trzeba było to zrobić to szybciej, no ale musimy się zakraść. To trochę głupie, bo dosyć krótko... Okej, tu jesteś, a czy tam nie dało się wejść? Myślałem, że da się tu wejść. A to ten, to jest Crawford. Word has it that he plans to inform the KPA soon. We have to act first. If he turns me in before I get the Goliath information, then we'll never get Walker back. I can only see one course of action. We have to eliminate him and destroy his evidence. Tak, to masz rację. Someone will be overseeing the Green Quad during his shifts. We need to take him out quietly. Otherwise, they could trace the incident back to us. The last thing we want right now is KPA officials sniffing around the death of a collaborator. As for his evidence, it's definitely in his apartment. Probably locked away, knowing Sunderland. I scoped out the place earlier, and it shouldn't be too difficult for you to gain access. I'll upload the location to your phone. Okay, once dzięki Sunderland bardzo. Is out of the way, I can continue with my line of investigation. I'll have what we need soon. Good luck, Brady. Dzięki ci bardzo, Crawford. Wykradnij dowody z mieszkania Sutherlanda. Donalda Sutherlanda? Ha, ha, ha. Nic tu nie masz w mieszkaniu, co bym ci mógł podpierdolić? Naprawdę? Słabo. Dobra, 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 idę. No już, cio. Idę przecież. Jest to ciało tu dalej? Jest ciało dalej. Mam nadzieję, że nikt się nie skapnie, że go zabije. Ale ta dronka tutaj tak wisi sobie. Ta dronka się skapnie, nie? Że ja go zabiję. Dobra. No dobra, wszystko w porządku. Paryż, tak, tak, tak. Warto chronić Crawforda, tak wiem. Musimy się przedostać teraz na drugą stronę w takim razie. I co? I taka ładna ulica i taki wrak tutaj i nikt go nie usunął? To musi być chyba kolaborant. Aha, kolaborant jako osoba współpracująca z tym, z Koreańcami, tak? Tu jakieś propagandowe te... No i dobrze, że w to wierzysz, kolego. Ja tutaj się zajmę, żeby wam tutaj za bardzo nie napierdzielało jakimiś durnymi komunikatami. Dzień dobry państwu.
Okej, okay, musimy tutaj sobie odejść. A, i oni mają takie, kurcze, uniformy. Co oni tu, kurde, siedzą i ten, i... Wolnij więźnia, no tam jest, kurde, kolo. Aha. Już rozumiem, co tu jest. Tu są takie wychowawcze, widzę, ten, wokół tego budynku. O Boże, wiecie, z czym mi się ten budynek bardzo kojarzy w tym momencie? I w ogóle ta sceneria? Jest taki film, Equilibrium. I jest po prostu genialny. Polecam wszystkim. I tak bardzo podobny. Wiem. Tu jeszcze rozwalimy to w takim razie. Widzicie, oni mają, ci kolaboranci mają takie uniformy, że są już tak totalnie poddani tym Koreańcom, tak? No dobra. Jest przejście podziemne. Myślę, że to może być wskazane nawet, skorzystać z niego. Tu mam jakiegoś ziomeczka do ocalenia, co? Teraz już nie. Teraz już nikogo nie ocalimy. Aczkolwiek to się za chwilę zrespawnuje. No dobra, poprzekradajmy się, a może nie, nie, może lepiej nie główną ulicą. Zauważyłem jedno, że ta kamera nie wychwytuje tuż pod sobą nikogo. Czy mi się wydaje, że tam ktoś będzie wychodził z tych drzwi. O, muszę się tam, kurde, i tak dostać. Nie wiem na razie jak. Skomplikowane to. To mi nic nie da akurat. Tam był ziomek, ale on sobie wszedł do środka i trzeba go wtedy było postrzelić z aparatu, jak właśnie tam wchodził. No trudno. Kurczę, tam jest, o, to jest w środku tej strefy. Ja nie wiem, jak ja mam tam wejść teraz. Tutaj się jakby da. O, shit. To sobie rozwalimy. Pieprzony ruch uporu, gówno nie bohaterstwo, no ta. Fajnie, nie? Tam coś jedzie. Cholera jasna, wysiedli jeszcze. Muszę się wycofać. Bez nieciekawie. Ja pierdzielę, naprawdę, nie, jak ja mam tam podejść? To jest, kurczę, już generalnie tu. Ale nie wiem, czy ja dotrę tutaj jakoś od niej. Najlepiej by było tak naprawdę od tej głównej drogi, ale... A może przejść wzdłuż tej drogi, którą teraz idę? Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dobra, poprzemieszczamy się tak po prostu totalnie tyłem. O, sorry. Już, wszystko w porządku. Czy ja właśnie rozwalam drzwi, które i tak są otwarte? Tak, dokładnie tak zrobiłem. Bardzo fajnie. To można by zniszczyć, ale ja bym to zniszczył tym samochodzikiem najchętniej. Co oznacza, że przydałoby się, żebyśmy już stąd troszeczkę się odsunęli. I teraz tak, Boże święty, jakie tu podchody zajebiste. Czekajcie, pod G są te rzeczy. Rządzenie hakujące. Nie, jak się zmieniało to? Cholera jasna, nie pamiętam. Nie tym. Nie tym. Ale pod którymś pod Q chyba było. O właśnie. Petardy, urządzenie hakujące, koktajl, rurobomba. O właśnie, chcę rurobombę. I chcę zmienić na samochodzik. Coś mnie tam widzi? Nie, nieważne. Gdzie ja tu byłem? Tutaj byłem. Aha, wykrywało mnie, bo teoretycznie miałem ten. Coś tam poleciało. Czy to właśnie nie wybuchło? Trochę bez sensu. Aha.
Ale mnie zauważyło, no to zajebiście, w chuj nie jest zbyt dobrze. Dlatego będziemy uciekać. I spróbujemy tam dotrzeć na miejsce. Chyba się udało. Kurczę, a taki miałem ładny plan, nie? Wiem, że trochę się guzdram w tym odcinku, ale chcę po prostu na nowo poczuć tą grę, wiecie o co chodzi. Dobra, nie będziemy tu zostawiać, bo oni tu za chwilę przyjdą. To jest bez sensu, żeby tu zostawać. Trzeba się po prostu przebić do tego mieszkania. I po prostu tędy. Dawaj, rozwal to i wchodzimy. Mam nadzieję, że tędy wejdę jakoś, kurczę. Czy nie bardzo? Nie bardzo! Oh shit! Dobra, już wiem, którędy. Tędy się przemieścimy. Tak jak mówiłem, odtąd trzeba było wejść. Dobra. Spadłem! Nie spadaj! Nie spadaj, bo będzie źle! Dobra. Rozumiem, że wchodzimy z buta. No, dokładnie. Dzień dobry. Czy te materiały czasem nie przebijały się spod tego materaca? Nie, ciepłe ubrania znalazłem jakieś. Tu nie ma nic. Ocal cywila. Nie mam bardzo jak. Już mam w sumie. Udało się, zajebiście. I oni nie mają pojęcia, co się ocal cywila, przeprowadź sabotaż ciężarówki. Masakra, ile teraz tego tutaj. Ale taki atak z góry spowodował, że oni nie wiedzieli, co się stało. Kamerę mi się udało zdjąć. Dobra, cywil uciekł. Ja nie wiem, czy to go ocaliłem dzięki temu? Chyba nie. Dobra. Musimy szukać tych cholernych dowodów. No właśnie, możemy też tutaj pogmerać z drugiej strony. Wpis do dziennika. Standardowy, jeżeli ktoś ma ochotę, to niech czyta. Jebać Kal, śmierć kolaborantom. Szanowny panie Sutherland. Okej, okay, to... A, zresztą, dobra. Nie, zatrzymajcie sobie i... Dziękuję za poświęcony mi czas, Mark. Ja sobie zapewne kiedyś je przeczytam, tylko wiecie, że kurczę, po prostu ostatnio na nic nie mam czasu. Bardzo dużo rzeczy na głowie mam. Dowody Sutherlanda, zajebiście. Sunderland is overseeing the Green Quad during his shifts. It's a weak-willed attempt at community bonding, forcing people to grow crops under the supervision of armed guards. The KBA's laughable attempt at teaching us some personal responsibility for our future, no doubt. No i dobra, zlikwiduj zielony kwadrat, nie przyciągając uwagi Kal. Okej, okay, mamy te dowody. On mówi, że musimy tutaj się jakoś przebić, co? Kurczę, same wszędzie jest tylko kamery i kamery. Tu można generalnie wejść na tą drabinę i może nawet tak zrobimy, może nam coś to da. Tam chyba kamerę oznaczyłem na aparacie. Ona jest zaraz koło tego zielonego kwadrantu. Teraz mi pokazuje, że radio było piętro niżej. Aj, Boże, Boże. Ale męczą dupsko, nie? Nie! Fuck. Leczenie. Hilfe. Na tym piętrze jest radio. Ale czy to było jakieś wejście? A jest wejście, dobra. Bo chciałem to po prostu zrobić, żeby było. O, właśnie. Teraz tak. Na markizę? Nie udało się na markizę. Nie, nieważne. Pociśniemy sobie tędy. No właśnie. Coś tam zauważyli, ale spoko. Przejdziemy sobie spokojnie i nic się nie stało. I wszystko w porządku. Okej, okay, tutaj widzę, mamy kolejny ten... jakąś rozgłośnię czy coś tam. Kolejne miejsce, które moglibyśmy odbić właściwie. A mamy zlikwidować to. Green Park.
Może tym się zajmijmy po prostu. Czy mogę tu wejść jakoś? Chyba po tym. Natomiast najpierw się oczywiście zajmiemy tym. Serce mi jest 49%. Okej, coś chyba jest nie tak z tym kontenerem. Myślałem, że na niego wskoczę i się przebije tu. Ale widzę, że nie, on się coś buguje. No, świetnie. On jest zanadto odsunięty od... no, okej, udało mi się wyciągając broń po prostu. On jest za bardzo odsunięty i po prostu się krzaczy. Ale nieważne, bo brama jest generalnie otwarta. Tak. Okej, dobra, musimy zabić tylko jedną określoną osobę. Szturmowiec, no to na pewno nie jest on. Tam jest jakiś ziomek. Dobra, pójdziemy sobie. Nie, wcale mnie nie widzisz, kamero. To jest właśnie problem, jak się ma wyciągnięty telefon, trzeba siedzieć w jednym miejscu, nie można sobie tak łazić z nim. Znaczy można, ale właśnie o to chodzi, że jest słabo. Że może być po prostu źle. No ale dobra, co mi to... Okej, zrobiłem kolejną kamerę i to w sumie tyle. Ale jak ja mam go niby zidentyfikować? Skoro ludzie nie są ogólnie oznaczani, tylko... Widzicie, tylko tych żołnierzy mi oznacza, nie? I kamery i tak dalej, przeciwników, a przecież nie ludzi zwykłych. Raczej nie jest on, bo to jest jakaś kobita. To jest dziwne. Nie wiem, jak to zrobić. Jak w ogóle chodzi ten człowiek śmieszny, tak uginę ten, ta babka. Uginę tak kolana. Tu jest kolejna kamera. Na razie udało mi się poidentyfikować kamery. Ale niestety... Tu jest ktoś? To jest ktoś? Nie, to jest jakiś słupek. Nie, ktoś tam jest. Ja już nie wiem. Co to jest to? To jest kukła! Naprawdę to jest kukła. Lulz. Czemu? Czemu tam jest jakaś kukła? Że tak, nie wiem, a przypominać, że hej, strażnicy tu są? Czy o co chodzi? I ogólnie cały czas nad nami się chodzi ziomek jeden, ale... Ale trochę wyrąbane. Ma na wszystkich, widzę, szturmowiec. Kukę dali. Żołnierz. I generalnie idzie żołnierz, moglibyśmy się troszeczkę wycofać. Tam ktoś jest, patrzcie. Myślę, że to może być on. Nie bardzo. Znaczy nie zaznacza go i pytanie, czy jego ma zaznaczyć, czy... No chyba powinno, nie? Żeby to miało sens jakikolwiek. Ale coś mi tak mówi, że tutaj trzeba by spróbować zobaczyć, co się dzieje. Aha, tu jest ogólnie wyjście na górę. Już zaznaczałem tych ludzi od cholery. No a tutaj ta jedna torówka w ogóle sobie napierdziela, ale... Gdzie może być ten ziomek? Gdzie ja miałbym go w ogóle szukać? Dobra, to jest tylko magazyn, nic więcej. Miałem nadzieję, że tu jest przejście do tej drugiej części, ale dupa nie ma. No i znowu się wieszam na tym, no. Kurczę, nie bardzo nawet wiem, w jaki sposób miałbym... Kogo szukać? Czy po żołnierzach, czy po tych ludziach? Nie, no ci ludzie w ogóle... No oni raczej... Wyglądają na niewolników, więc raczej bym nie pomylił. Nie, myślę, że to nie są kolaboranci. Natomiast ta kamera jest tak na stałe tu ustawiona. Tam ktoś idzie.
On wygląda na kolaboranta, nie ma taki mundurek. Możliwe, że to jest on. Tu sobie łazi żołnierzyk. Tragedia, tak się non-stop muszę przełączać. Tak, bądźcie z siebie dumni, no jasne. Dobra, tutaj jest ten ziomek. Kurczę, nie wiem, czy tam wejść, bo jak znowu będzie, że coś tam zacznie na mnie gadać. Ten ziom, który jest w środku, ale myślę, że to tamten jest. Tu jest jakaś szklarnia jeszcze w ogóle. Nie no, wymyślone śmiesznie, że tak w czymś, co kiedyś było parkiem, teraz jest... uprawiają ogródek, nie? Dobra, dobra. Naprawdę nie jest on. No ale wygląda jak on. Jak mam go zidentyfikować? Ewentualnie tam jest ktoś jeszcze. Albo mi się wydawało, że tam ktoś jest. Stąd wyglądało, że ktoś tam jest, ale widzę, że nie. Wcale mnie tu nie było. Kurczę, no gdzie ja mam go szukać? No już zgupiałem po prostu w tym momencie. Nie wiem tak naprawdę, gdzie mam szukać tego zioma. Szukam go po jakichś takich bardziej, wiecie, budynkach. No ale on ma być w końcu żołnierzem? Tu ktoś jest. To może być on. A. Sunderland. Make sure you take him out quietly. We can't have the KPA tracing his death back to us. No dobra. W porządku. Czyli dobrze mówiłem, to on. Tu idzie jakiś ziomek. Gdzie tu jakiś ziomek? Tu podejdzie? Siema. Jak mam go załatwić po cichu? On po prostu wystarczy chyba tak zrobić, nie? Bardziej po cichu nie umiem. Jeżeli mi to zaliczyło do wyzwania, też zajebiście. Teraz wystarczy stąd wyjść, tylko że to nie będzie też takie proste, muszę się wydostać tam, gdzie byłem. No i dobra, czyli dobrze, myślałem, że trzeba ich szukać po właśnie takich tych. Czy tu jest tak? Dobrze zauważyłem, możemy to rozwalić. Dawaj, rozwalaj. Okej, udało się. Udało się nawet sporo zrobić, tylko musimy teraz wyjść. Tak, nawet nam pokazuje, że tam jest wyjście. Ale i tak wyszliśmy. Dobra, zapisywanie w toku. Tak, jak się gra zapisuje, to są takie przycięcia. Mhm. Dobra, czyli musimy wrócić teraz do tego tam Stanforda, czy jak on tam było. Crawforda, przepraszam. Dobra, fajnie. W tym odcinku myślę, że to tyle. Troszeczkę się z powrotem wbijam w te klimaty gry i tak dalej. Tutaj jak widzicie... dzień dobry, dzień dobry. No tak, oczywiście, pa. Znowu w te klimaty bardziej się tu staram wbić. Żółta strefa i widzicie skradanie póki co. Później będziemy oczywiście mogli uruchomić to wszystko, żeby to zaczęło mocniej i działać, i dziać się tutaj. Dlatego będziemy wtedy pewnie już bez problemu szli i rozrabiali. A na razie, no to widzicie, trzeba sobie prosperować tak delikutaśnie. No, sabotaż ciężarówki propagandowej raczej... Chociaż nie, to jest sabotaż tylko, czyli można by... Czy można by zrobić to w ten sposób, że petardy, urządzenie hakujące, po prostu wziąć i rzucić? To chyba może nic nie dać. Nie, to raczej nic nie dało. No dobra, nieważne. Myślałem, że wiecie, zacznie po prostu nadawać jakieś inne komunikaty czy coś. W każdym razie tutaj się schowamy i zakończymy sobie odcinek. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to pamiętajcie o tym, żeby skomentować i ocenić film. I tak jak mówię, Homefront powraca. Za niedługo na pewno też ujrzycie Duma na kanale i po prostu teraz łącznie z Wiedźminem sobie te gry będą działać. I za jakiś czas na pewno sobie wrócimy do Devil May Cry, ponieważ mam dodatek Virgil's Downfall, tak jak wam mówiłem. Znaczy na ostatnim odcinku Devil May Cry powiedziałem, że nie będę robił tego dodatku bez za drogi, po czym jak sprawdziłem
dnia następnego to się okazało, że już nie kosztuje 50 zł, tylko 5 zł. Nie wiem skąd taka zmiana ceny, nie pytajcie mnie, ale serio mówię, kosztowało to prawie 50 zł, czy tam 60, coś takiego, masakra. W każdym razie tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, bye bye.